Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dziś jesteśmy w średniowiecznym Kingdom Come. Jeżeli dopiero zaczynacie tą grę lub zamierzacie zacząć, mam dla was kilka ciekawych tipów na początek gry. Ja tutaj jestem praktycznie na samym starcie, jeszcze nie skończyliśmy prologu. Ogrywamy to podczas streamów w piątek około 21, być może też w poniedziałek. Jak widzicie, jestem koło swojej rodzinnej wioski z Skalicy. Uciekliśmy z Równej. Dotarliśmy w tej chwili do Skalicy. Jeszcze do niej nie weszliśmy, ponieważ przed samą naszą osadą warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Umiejętności. Kingdom Come jest dość wymagającą grą, a umiejętności ją troszeczkę nam ułatwiają. Jak widzicie, większość na chwilę obecną mam na zero, poza zielarstwem. Zielarstwo wbiłem na 10 level właśnie w tym miejscu. I teraz tak, jak ja to zrobiłem? Generalnie jest to banalnie proste. Wystarczy się udać na łąkę koło naszej osady, koło naszej wsi. Dajcie mi dobiec do głównej drogi, zaraz dokładnie wam powiem, pokażę, gdzie to jest. Jak widzicie, tam w tle już jest palisada naszej wioski. My przybiegamy tutaj tą drogą. Oczywiście, nim zaczniecie zbierać w ogóle maki, czy rumianek, czy jakie tam ziółka występują, już mniejsza z tym, wypadałoby się pozbyć gratów, które ze sobą nosimy, żeby niepotrzebnie nas nie przeciążały. Jeżeli z głównej drogi skręcicie w lewo do tego gospodarstwa, w którym teraz jestem, macie tutaj jeden dom. Jest on zamknięty na łatwy zamek, ponad bardzo łatwy zamek, więc powinniście bez problemu go móc sobie otworzyć. W tym domu macie koszyk. Koszyk, w którym możecie spokojnie zostawić wszystkie swoje przedmioty. One nie powinny zniknąć. Co prawda przed końcem prologu przeniesiemy je i tak do naszego rodzinnego domu, ponieważ tam mam sprawdzone, jeżeli w naszym rodzinnym domu zostawicie wszystkie swoje fanty, po prologu, kiedy tu wrócicie, będziecie mogli bez problemu je odzyskać. Jest też w tym miejscu wyrko. Niestety z nim jest taki problem, że nie możemy go używać, ponieważ no, gra stara się jak najszybciej nas wypchnąć z prologu dalej, tak? No, do normalnej gry, czy jak to nazwać. Problem jest tu taki, że nie możemy normalnie zapisać gry śpiąc w łóżku, ale możemy trochę oszukać, wybrać opcję zapisz i opuść grę. Nie używajcie zwykłego zapisu, ponieważ no, służyje wam to waszego sznapsa, który się być może przyda na później. Ale jeżeli zrobicie zapisz i opuść grę, gra tworzy zapis wyjściowy, który się uruchomi w momencie, kiedy wejdziecie do gry i wybierzecie opcję kontynuuj. Nim o kwiatkach jeszcze wspomnę, tutaj warto dodać parę informacji o, nie wiem, czy to jest tartak, czy to jest chyba tartak, albo coś takiego. Warto dodać właśnie o tej lokacji dwa słowa. Jeżeli udało wam się zdobyć łuk i kilka strzał, możecie trochę potrenować wasze łucznictwo, poprawić waszą zdolność posługiwania się łukiem, umiejętność posługiwania się łukiem. Uważajcie tylko, ponieważ jeden z bandziorów tutaj łazi, patroluje okolice dookoła, żebyście na niego nie wpadli przez przypadek, bo może być źle. Tutaj się troszeczkę poskradamy, ponieważ nie chciałbym, żeby się zlecieli i obili mi dupsko. I tak, na tym placu jest 5 lub 6 przeciwników, teraz nie pamiętam dokładnie. Tam przy domu siedzi 2, tutaj też 2.
jeden lub dwóch jest niewidocznych, często przesiadują tam za tym wozem z drewnem po prawej stronie. O właśnie, jeden z nich w tej chwili wychodzi, więc się wycofajmy troszeczkę. Co? Jak zwrócimy ich uwagę na siebie, na przykład możemy strzelić, biegniemy tutaj. Kiedy pojawią się na horyzoncie, wskakujemy na te szczapki drewna, na koło młyńskie i się za nim chowamy. Tutaj jesteśmy bezpieczni, oni będą stali przed tym koszykiem i tylko nas wyzywali. Problemem może być, kiedy pojawi się łucznik, ale wtedy możemy przykucnąć i spokojnie schować się przed jego strzałami. Zazwyczaj to działa, a jeżeli nie zadziała, no to zawsze mamy save'a, nie? Teraz bardzo ważna informacja, jeżeli zabijecie tam jednego czy dwóch, zależy ilu uda wam się wyciągnąć w tamto miejsce, zbieracie wszystkie ich fanty, wracacie do tego domu, zostawiacie je w koszyku i koniecznie zapisujecie grę, czyli musicie zrobić zapis wyjściowy. Zapisz i wyjdź z gry, nie? Ja kiedyś tutaj trochę sobie zaszalałem i zabiłem dwóch, później zabiłem jednego. Poczułem się zbyt pewnie, poleciałem zabić trzeciego. No i trzeci spuścił mi w pierdol, nie? Także zgubiła mnie rutyna. Tutaj dodatkowy tip. Też was wkurza, że nie macie celownika w łuku. No powiem wam, że mnie strasznie, ale jest na szczęście na to sposób. Jeżeli posiadacie wersję gry ze Steama, wystarczy, że wejdziecie w Steama, w bibliotekę swoich gier, w Kingdom.com, w ustawienia, w właściwości i na dole wpiszecie w opcjach uruchamiania Dev Mode. Teraz otwieramy konsolę. W konsoli wpisujemy wh.pl show fire cursor 1. Jak widzicie, gra zaakceptowała komendę bez większych problemów. I teraz normalnie już używając łuk posiadamy kropeczkę, którą możemy traktować jako celownik. Nie trzeba naklejać karteczek na środek ekranu, monitora, nie trzeba włączać w monitorze celowników czy bazgrać po nim pisakami. No i spróbujmy ściągnąć jednego, zobaczymy czy nam się to uda czy nie. Strzał był dobry, tylko troszeczkę za niski, postrzeliliśmy jego taboret. No ale dobra, najważniejsze, że zwróciliśmy na siebie jego uwagę. Jak widzieliście, leci za mną, więc zwiewamy. No i chłopaki nie są w stanie nic zrobić. Tutaj wszedł akurat piękny headshotik, chociaż nie miałem takiego zamiaru, nie ukrywam. Był to czysty przypadek. Nasza umiejętność strzelania z łuku jest taka, że istnieje ryzyko, że w krowę byśmy z metra nie trafili. Także prójemy do nich. Oczywiście możecie próbować headshoty, ale nie wiem, czy jest to opłacalne w kwestii doświadczenia. Nie wiem, jaki jest przelicznik za pokonanie wroga, a jaki za samo trafienie. Tutaj dodatkowa uwaga. Jeżeli się poddają, musicie szybko zareagować i ich ustrzelić. Dlaczego? Ponieważ jeżeli przez chwilę tego nie zrobicie, nie zareagujecie w żaden sposób, chłop stanie i ucieknie. Tak więc, ubiliśmy chłopaków i tutaj mała przypominajka, jeżeli jest łucznik, kucacie. Oni dosyć mocno sugerują swoje ruchy, tak że będziecie widzieli, czy naciąga cięciwe, czy nie naciąga. Także przy odrobinie treningu spokojnie dacie radę chować się przed ich strzałami. A dodatkowy plus, później będziecie mogli te strzały zebrać. No i co? Zabieramy wszystko, co mają, ograbiamy ich i zanosimy wszystko do naszej skrytki w koszyku.
koniecznie pamiętajcie o sejwie, żeby nie było tak, że po prostu się rozpędzicie, wrócicie tutaj i trzeci was zabije, nie? No dobrze, ale zaczęliśmy o kwiatkach i o naszym skillu w ich zbieraniu, nie? Więc przejdźmy teraz do właściwej części tego poradnika. Poradnika, może trochę na wyrost słowo, ale generalnie mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj łąka wygląda troszeczkę, jakby kombajn przez nią przejechał, no ale to moja sprawka. Zaraz wam tutaj wkleję, jak to wyglądało przed moim farmieniem zielarstwa. Zdecydowanie więcej tutaj było kwiatów i jak widzicie, się o nie człowiek potyka. Także zbieramy wszystko, co jest. Zbieramy nagietki, zbieramy stokrotki, maki, nie wiem, pokrzywy, wszystko, co się tylko da. A dlaczego to robimy? No już wspomniałem, żeby wyfarmić zielarstwo. No ale powiecie, Gridziu, no kurde, zielarstwo, dupowata umiejętność, po co mi to? I tu się mocno mylicie, zielarstwo jest naprawdę zajebiste. Spójrzcie na to. Ja mam zielarstwo, jak już mówiłem, na 10 poziomie. Tylko i wyłącznie nabite tutaj na tej łące. Pierwsze, co dostajecie w zielarstwie na 5 levelu i tu nie musicie tej umiejętności wykupować, jest to opór. Zebrałeś tak wielką ilość trujących ziół i pokrzyw, że twoja witalność jest permanentnie podniesiona o plus 2. Czyli nie dość, że nie płacimy za skilla, to jeszcze nasza witalność jest, nie to, nasza witalność jest podbita o 2 punkty, nie? Witalność określa, ile postać może znieść. Im więcej jest jej, tym wyższa jest wytrzymałość i szybciej się ona regeneruje, a postać wolniej się będzie męczyć, czy dłużej będzie mogła biec. Biegi, przeskakiwanie przeszkód, przeżycie pojedynków wzmacniają witalność. No jak widzimy, też zbieranie ziółek w niej pomaga i to dość mocno, nie? Plus 2 darmowe punkty do witalności na start. Zajebista sprawa, no nikt mi nie powie, że nie. No ale wróćmy. Drugim bonusem, który wybrałem, są dzieci kwiaty. No a dzieci kwiaty, no już musiałem niestety wydać punkt doświadczenia. Ale drugie to było końskie ziele. Czyli, że jeżeli koń ma w jukach zioło, nie będzie tak często się płoszył, nie będzie tak bardzo płochliwy, jak tutaj widzicie w opisie. A dzieci kwiaty, jeżeli masz dość wonnych ziół w swym inwentarzu, otrzymujesz plus 2 punkty do charyzmy. No, charyzma dość przydatna rzecz, dlatego zdecydowałem się właśnie na tego perka. Ale na 10 levelu dostajemy coś zajebistego. Dzień dla nóg. Zbierając zioła, zwiększa się twoje doświadczenie w atrybucie siły. No słuchajcie, chodząc i podnosząc ziółka, podbijamy siłę. Siła jest generalnie potrzebna do wszystkiego związane z walką. Nawet łuki posiadają wymagany limit siły, nie? Także zbieranie kwiatków, przynajmniej na początku tej gry, jest zdecydowanie OP, nie? Co kilka poziomów zielarstwa poznajecie jakby nowe zioła, możecie nowe zioła zbierać. Teoretycznie powinienem mieć odblokowane jakieś trzecie zioło, ale go nie mogę namierzyć. Tylko widzę, że rumianek i nagietek tutaj póki co mogę zebrać. To chyba też było do zebrania na wyższym poziomie, ale być może jeszcze mam zbyt niski. No oczywiście jeszcze wzdłuż drogi też rosną pokrzywy, które możecie sobie wyzbierać.
generalnie myślę, że opłaca się poświęcić tą godzinkę, czy nawet dwie, właśnie na zbieractwo, żeby móc trochę swoją postać zbustować, no i ułatwić sobie nasz start w Kingdom Come. Także ja wracam do zbierania ziół. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Za tą górką, którą teraz pokazuję, ciut dalej będzie przeciwnik, także jest to jedyne zagrożenie tutaj, jedyna rzecz, która może jakoś nam zagrozić, ale możemy spokojnie to olać i po prostu zająć się zbieraniem kwiatków ciut dalej od tego miejsca. Docelowo i tak będziemy musieli go ubić. No i co? Pilnujcie strawy, nie? Pilnujcie, żeby nie zgłodnieć. Na szczęście tutaj w ciałach jest na tyle dużo jedzenia, że nie ma się o co martwić. No i to chyba by było na tyle. Tak na szybciutko chciałem wam pokazać, jak ciut sobie ułatwić start w Kingdom Come Deliverance przed jeszcze zakończeniem samego prologu. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale lub na którymś z moich live'ów, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.